Halo, halo, cześć i czołem, Gryzor w pas się kłania. Kolejny raz widzimy się w grze, tym razem Ori and the Blind Forest. To gra, która już się pojawiła na moim kanale i tylko teraz nie wiem dlaczego, ale pojawiłem się w jakimś dziwnym miejscu. Muszę zobaczyć na mapce. Tutaj kawałek sobie odkryłem tego Hollow Grove. Gra pojawiła się na moim kanale już, tak teaserowo bardziej, na chwileczkę tylko. Ale ja miałem gdzieś save'a, chyba gdzieś w innym miejscu. A w tej chwili odrodziłem się. Aj, kurczę, no nie wyszło tak, jakbym chciał. No ale cóż, jako że gra cieszyła się sporym zainteresowaniem i sporym odzewem w postaci komentarzy, to postanowiłem wrzucić jeszcze być może kilka odcinków. Taki tam luźny gameplay, bez napinki, bez niczego. Troszeczkę skilli sobie odblokowałem. Który to już skill będzie? Trzeci skill z rzędu odblokowany. Charge Flame. Charge Flame to taki skill, gdzie przy przytrzymaniu przycisku X mamy możliwość zdetonowania takiego mocniejszego ładunku wybuchowego, także tak to wygląda. Co tu chodzi? O co tu chodzi? Gdzie ja byłem? Szczerze mówiąc to... Kurczę, czy ja w ogóle tam na dole jeszcze nic nie mam odblokowanego? W takim razie no nie mam chyba. No cóż, no to pogramy sobie tutaj wspólnie razem w takim wypadku, skoro tam na dół jeszcze jest cały nieodblokowany. Szkoda, że nie można chociaż odrobinę przesuwać ekranu, bo to by dużo ułatwiło, bo nie wiem, czy udawać się na górę, czy na dół. Dość powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę, jeżeli widzimy gdzieś jakieś miejsce, do którego ewentualnie możemy się dostać, to na pewno będziemy musieli tam prędzej czy później wejść. Cóż tu się dzieje? Opuszcza się ten tutaj klocek. Tutaj już u góry byłem, pamiętam. Nie, tu jeszcze nie byłem, to będę później. Czyli tak, muszę sprawę załatwić na początku na dole. Gra jest fajna, tylko tak jak pisałem tam komuś, odpowiadałem w komentarzach, czasami doprowadza mnie do szału. Tutaj naprawdę wymagana jest małpia zręczność. Kolejny. Ojej, co zrobiłem? Nie to. Wymagana jest małpia zręczność. Tutaj muszę sobie... Aha, czyli będę mógł sobie jeden punkt dodać do kolejnego skilla, ale najpierw musiałbym zasejwować. A co do samej zręczności, no to tutaj wymagana jest naprawdę małpia zręczność i niestety ja już jestem odrobinę za stary na takie gry chyba, ale gra mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Ojej, żebym tylko zginął za szybko tutaj. Gra mi się podoba, mimo tego, że ten ludek, ten duszek lasu nie jest to typ bohatera, z którym mógłbym się utożsamić, wolałbym jakiegoś małego pękatego krasnoluda, czy też wikinga w rogatym hełmie, a nie takiego delikatnego duszka. No ale cóż, mimo tego gra mi się podoba. Twórcy gry zapewniają, że wszystkie animacje i wszystkie elementy tutaj malowane są ręcznie. Nie wiem, jaka jest różnica między ręcznym malowaniem na komputerze, a komputerowym malowaniem na komputerze, ale wierzę im na słowo. A tak naprawdę to nawet nie na słowo, tylko to, co widzę, jest faktycznie piękna sprawa. To, co widzę, naprawdę, naprawdę może się podobać. Mnie się osobiście podoba bardzo i widzicie, że wróciłem w to miejsce, w które nie chciałem wcale wrócić. Miałem iść gdzieś w inną stronę, tutaj do góry. Więc tak, grafika piękna, animacja bardzo płynna. Pomysł na mechaniki związane z pokonywaniem kolejnych trudności, kolejnych korytarzy jest przecudowny. I mam nadzieję, że nie zniechęci mnie ten poziom trudności. Oczywiście poziomu trudności nie można tutaj w ogóle ustawiać sobie. Dlatego też no, trzeba grać, no, tak jak to twórcy sobie wymyślili, przewidzieli. Dobra, jeszcze chyba... Dobra, powiem wam coś takiego. Ten widzicie na dole, ten punkcik, bańka taka. Czy ja tutaj mogę skoczyć? Mogę. Aha, tutaj, czyli nie. Aha, już będę mógł chyba. Kurczę, no już się zakręciłem sam. Ta niebieska kulka, która jest tam na dole ekranu widoczna, to jest, jeżeli ją naładujemy, mamy taką energię i możemy sobie wykonać w tym momencie save'a. Tam już zrobiłem, co miałem zrobić, czyli muszę iść na górę. I teraz tak, ja jestem w takiej sytuacji, a
nowego skilla możemy tylko wykupić w momencie, przy save'ie, który możemy sobie postawić za pomocą tego niebieskiego badziewia. No i ja w tej chwili jestem w takim momencie, że już właściwie chciałbym rozwinąć ten nowy skill, ale moja zachłanność nie pozwala mi tego zrobić, bo chciałbym jak najbliżej niebezpieczeństwa sobie zasejwować. A jak widzicie tutaj po prawej stronie już niebezpieczeństwo na mnie czyha, tam u góry też. Te różowe kolce to jest moja zmora od czasu do czasu. O, uda mi się akurat zdobyć. No widzicie, one się rozpadają na jeszcze takie mniejsze części, które również zadają jakiś tam damage. No i czasami już się wydaje, że o, to już po widzicie, już po sprawie. Już po ptakach, już mam wszystko ładnie pozbierane, a okazuje się, że taka wredna, różowa bańka gdzieś nas tam jeszcze dopada. No niestety tak też się zdarza. Podobno, z tego co słuchałem jakiegoś podcastu, ja oczywiście gram tutaj na żywo. Gdybym może zrobił komentarz do takiego wcześniej nagranego materiału, to by to troszeczkę inaczej wyglądało, ale niestety gram na żywo, a właściwie ja tylko uznaję granie na żywo i komentowanie do tego, to jest takie bardziej naturalne, wtedy fajniejsze mi się wydaje, ale dobra. Może merytorycznie troszeczkę na tym wtedy traci, ale cóż, taki mój urok. O czym to ja mówiłem? Podobno, gdzieś słyszałem w jakimś podcaście właśnie, że tutaj sobie tylko że później mechaniki są... Oj, nie tak. No wskakuj tutaj, gościu. Później mechaniki są tak bardzo skomplikowane i trzeba naprawdę tak wielkiej zręczności, że nawet najwięksi wyjadacze rzucają gdzieś tam padami po ścianach. No i to wiadomo, jak się później kończy, potem się grę odstawia. Przychodzi jakaś nowa gra nam do... Oj, znowu ten typ. Ale będę mógł znowu pozbierać sobie te kulki. Nowa gra przychodzi, już nie kończymy przeważnie tej gry, także tak to właśnie bywa. Dobra, już tam nie będę schodził na dół. Wystarczająco wiele tych kuleczek mam tutaj zebranych, chociaż chciałoby się może troszeczkę więcej. Ja pewnie nie skończę tej gry, bo jak mówiłem, zobaczycie tutaj... Na przykład w tym miejscu, nie? Tutaj jest to badziewie takie. Muszę strzelać i jednocześnie skakać. Ojojoj. Widzieliście? Taką wielką kulę różowego shitu pokonałem, ale no zapłaciłem odrobinę ceny za to, bo jak widzieliście, o mało co nie zginąłem w tym moim działaniu. No ale cóż, no taki jest właśnie Ori and the Blind Forest. Blind Forest to jest ta tytułowa puszcza, która nas otacza w tej chwili. Aha, czyli teraz tak, albo safe, albo rozwalam te drzwi. No to rozwalam te drzwi, no niestety. Niestety i teraz nie mogę zasejwować. I jeżeli teraz... Och. Jeżeli teraz zginę, to będę miał troszeczkę tak zwanego peszka, bo naprawdę ciężko mi będzie wracać taki kawał drogi. Ale widać, że w tym miejscu, w którym teraz jestem, grasują jakieś pająki. Ja jak zwykle nie lubię, nie cierpię wręcz pająków. Ależ mi wydzwonił. Jeden strzał od pająka i zginąłem. Aj, no widzieliście, to na tym właśnie polega Ori and the Blind Forest. No niestety, tak to jest. Spróbuję jeszcze, żeby tego odcinka w tej chwili nie kończyć, bo już właściwie wypadałoby go skończyć w tej chwili. Ale żeby tu już go może nie kończyć, to może ja sobie kawałek podejdę i następny odcinek będzie odrobinę ciekawszy. Pójdę sobie tutaj. Tutaj będę mógł zebrać sobie ten niebieską kulki energetyczne niebieskie. I wtedy następny filmik już będzie troszeczkę odrobinę bliżej, już nie będę musiał tak przechodzić tego wszystkiego. Kurczę, no nie spodziewałem się, że tam na takie pająki trafię, no. Oj. Co ta kula mi tutaj chce powiedzieć? No właśnie to mi chce powiedzieć, że da mi troszeczkę więcej tych... Nabije mi to, co w środku, to niebieskie, duże, to żółte, duże koło. To jest taki postęp
jak gdyby naszego progresu w levelu i w momencie, kiedy nabijamy sobie do fulla to kółko, zapełnimy, to możemy sobie odblokować kolejny skill, kolejny ability. A żeby odblokować kolejny skill, jak już wcześniej wspominałem, należy zapełnić ten, oj, niebieski pasek, niebieską kulkę, która pozwoli nam zasejwować grę i obok save'a możemy sobie, ale jestem głupi, bo aj, możemy sobie wtedy Oj. Jakiś timing mam, jakiś. No cóż ja robię, no. Koło save'a możemy sobie. Aj, no widzicie? Nie rozumiem. Nie rozumiem, na czym polega ta mechanika czasami. Czasami to. O, w ten sposób. A, i to jest ten moment, w którym mam już ochotę wyłączyć tą grę, bo nic mi nie idzie. A pada wręcz, miażdżę w tej chwili w swoich paluchach grubych. Ojejuś. Tak, to na koniec wam pokażę, jak wygląda, jak ta gra, w jaki sposób ta gra potrafi doprowadzić do szału. To jest gra dla zdecydowanie młodszych graczy. O, i wszystkie udało mi się kulki chyba to je zebrać u góry. Ups. No w końcu. I teraz nie popełnię tego błędu, który popełniłem poprzednio. Zasejwuję sobie tutaj. Przyciskiem B, game saved. I teraz sobie wejdziemy w kolejny skill. Kolejny skill możemy sobie odblokować. Church Flame Burn improves the radius of damage of Church Flame. Nie bardzo. Może coś takiego, jakieś utility bardziej. Map Makers, to może nie. Spirit Magnet, most. Aha, to te wszystkie kulki, które wypadają, będziemy mogli sobie, one będą do nas przylatywały, nie trzeba będzie po nie wracać gdzieś tam niżej. Reduce Soul Links and shorten the cooldown timer. No weźmy to. Ability Mastered. Dobra. I teraz mogę co? Aha. Teraz mogę zabrać tego save'a. Czy co? Tap to accessibility. Or hold B to rekindle the soul link. Dobra, nie wiem o co chodzi, troszeczkę się zakręciłem, ale to jest mało istotne. Wystarczy tego odcinka. Kolejny fragmencik gry wam pokazałem. Mam nadzieję, że się podobało. I jeżeli chcecie więcej, to będzie więcej w przyszłości. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego odcinka. Cześć!